Dobrze, pies bandziora! Tak, super piesek! W Wojskowym Ośrodku Farmacji Techniki Medycznej, oprócz działalności zaopatrywania w materiały medyczne, zajmuję się szkoleniem psów. Jest to jedyny ośrodek tego typu w Siłach Zbrojnych w Polsce, który na potrzeby Sił Zbrojnych prowadzi szkolenie psów służbowych. I psy służbowe szkolimy w przeróżnych specjalnościach, od psów patrolowo-obronnych, tropiących, poprzez psy do wyszukiwania materiałów wybuchowych, narkotyków, psy bojowe. Puść! No. To jest mój partner służbowy Kares. Ma 30 miesięcy. Szkoliliśmy się w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej, gdzie mieści się ośrodek szkolenia przewodników i tresury psów służbowych na potrzeby Sił Zbrojnych. Mój piesek posiada specjalizację łączoną w tak zwanym dualu patrolowo-obronno-tropiącą. Kares. Siat. Super.